Witaj w materiale wideo do modułu pierwszego. Przedstawię Ci w nim nieco informacji na temat procesu produkcyjnego. Zacznijmy więc od wyjaśnienia podstawowego pojęcia. Procesem produkcyjnym nazywamy zespół czynności przetwarzania surowców, materiałów lub półfabrykatów w wyroby gotowe. Proces produkcyjny obejmuje czynności od pobrania surowców z magazynu poprzez czynności technologiczne, transportowe, kontrolne aż do zdania gotowego wyrobu do magazynu. Czynności te możemy zaliczyć do podstawowych. W procesie produkcyjnym wystąpią jeszcze czynności pomocnicze, takie jak przygotowanie narzędzi, przyrządów, materiałów pomocniczych, przygotowanie obrabiarek i ich naprawy i tym podobne. Procesem technologicznym nazywamy część procesu produkcyjnego, podczas którego zmienia się kształt, postać, wymiary lub własności surowców lub materiałów półfabrykatów. Procesy technologiczne dzieli się na operacje technologiczne obróbki i montażu lub obróbkowo-montażowe. Operacja technologiczna jest to część procesu technologicznego wykonywana na jednym stanowisku roboczym przez jednego pracownika lub grupę pracowników na jednym przedmiocie lub kilku przedmiotach bez przerw na inną pracę. Zamocowanie lub inaczej ustawienie jest to część operacji technologicznej wykonywanej na unieruchomionym przedmiocie. Przykładem jest obróbka wału na tokarce. W pierwszym zamocowaniu toczymy jedną stronę wału, a w drugim zamocowaniu drugą stronę. Oczywiście niektóre operacje mogą być wykonywane w jednym zamocowaniu. W każdym zamocowaniu występują zabiegi. Zabieg jest to część operacji technologicznej. Przykładem zabiegu w obróbce skrawaniem będzie na przykład obróbka jednej powierzchni jednym narzędziem przy stałych parametrach skrawania. Zmiana parametrów i dalsza obróbka będzie już wykonywana w drugim zabiegu. Na zabiegi składają się przejścia. Przykładem jest obróbka powierzchni wymagającej zebrania dużych naddatków. Obróbka tej powierzchni wykonywana jest w kilku przejściach. W każdym przejściu skrawana jest odpowiednia kolejna warstwa materiału. W czasie wykonywania operacji występują również czynności pomocnicze, takie jak ustawienie obrabiarki, zamocowanie narzędzia i przedmiotu obrabianego. Wykonanie wyrobu wymaga zaprojektowania jego procesu technologicznego. W przypadku wyrobów prostych, wykonywanych jako pojedyncze lub w małych seriach, proces technologiczny opracowuje sobie pracownik wykonujący ten wyrób. Tylko przy wykonywaniu serii wyrobów opracowuje się procesy technologiczne, wykorzystując do tego odpowiednie dokumenty. To już wszystko w tym materiale. Zapraszam Cię teraz do dalszej części kursu.